Miłość to najsilniejsze i najpiękniejsze uczucie, jakie znamy. Ktokolwiek się zakochał, wie, że świat wygląda wtedy zupełnie inaczej, a każdy problem wydaje się być błahostką. Niestety, w wielu przypadkach zakochujemy się bez wzajemności, albo po prostu uczucia ukochanej osoby w stosunku do nas wygasają. Wtedy wszystko staje się szare, czujemy się rozżaleni, a nasze serce rozpada się na tysiąc kawałków. Czy chociaż raz w życiu zdarzyło Wam się zakochać na tyle, że będąc porzuconym pragnęliście zrobić wszystko, aby tę osobę odzyskać? Niestety w większości przypadków nie przynosi to pożądanych efektów i zostajemy sami. Jednak istnieje coś, co sprawia, że ukochana osoba nagle zmieni do nas swoje nastawienie, pokocha nas silnym i prawdziwym uczuciem i będzie pragnęła do nas wrócić, aby zostać z nami już do końca życia. Receptą na to jest urok miłosny. Jeśli rytuał zadziała, druga osoba po pewnym czasie nie będzie widzieć świata poza nami. Zacznę od tego, że wszelkie zaklęcia, rytuały miłosne działają i są niezwykle skuteczne, tylko wtedy, jeśli zostaną wykonane we właściwy sposób i przez profesjonalnego maga. Istnieją setki ludzi, którzy zakochali się i są teraz szczęśliwi razem z powodu zaklęć. Możecie o tym poczytać chociażby w internecie, do czego bardzo Was zachęcam. Dlatego niektórzy wolą magiczny rytuał kupić. Niestety, trzeba też uważać na naciągaczy, bo i takich w sieci oczywiście nie brakuje. Osoby takie ogłaszają się na forach dyskusyjnych lub na zwykłych stronach ogłoszeniowych. Rytuały kosztują u nich od 50 do nawet 500 zł, jednak są to zwykli oszuści. Nie zdziwcie się więc, że płacąc tak małe pieniądze, rytuał zadziała. To właśnie przez takich krętaczy w sieci pojawiają się negatywne opinie na temat uroków, bo dopiero wchodząc na prawdziwe strony, gdzie działają prawdziwi magowie, natraficie na pozytywne komentarze osób, które skorzystały z ich usług. Za takie rytuały musicie zapłacić od 500 do nawet 2000 zł, ale macie pewność, że rytuał zadziała. Prawdziwi rytualiści posługują się magią białą, szarą i czarną. Biała magia jest dosyć bezpieczna, nie ma przy niej efektów ubocznych, w przeciwieństwie do spętania, podczas którego rytualiści pracują z bytami, które niechętnie współpracują i nie są im przyjazne. Rytuały wykonywane przy użyciu białej magii zwykle wykonywane są razem z zamawiającym, ponieważ to współpraca osoby zaangażowanej emocjonalnie sprawia, że efekty pojawiają się stosunkowo szybciej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania wzmocnienia takiego rytuału. Szara natomiast to pogranicze białej i czarnej magii, ale nie jest jeszcze niebezpieczna. To do niej zalicza się większość rytuałów miłosnych. Inaczej jednak wygląda w przypadku czarnej magii. W tym przypadku rytualiści wykonują go samodzielnie, nie narażając tym osoby zgłaszającej na efekty uboczne, które mogą pojawić się już podczas samych sesji. Granica pomiędzy białą a czarną magią jest cienka. Co więcej, za czarną magię trzeba będzie prędzej czy później zapłacić. Możemy zacząć chorować my albo ktoś z naszych bliskich, stracić pracę lub utknąć w związku pełnym przemocy i narastającej nienawiści. Osoba, którą przywiązaliśmy do siebie magią, jest z nami wbrew sobie, nie potrafi odejść i z czasem negatywne emocje biorą górę. I tu musicie mieć świadomość, że czarna magia będzie działała również na nas, a my nie będziemy potrafili uwolnić się od osoby, którą zdobyliśmy w taki właśnie sposób. Rytuały, jakie Wam teraz przedstawię, należą do tych najsilniejszych i najskuteczniejszych, zaczynając od tych słabszych, kończąc na tych naprawdę mocnych w działaniu, jak i w szybkości ich działania. Gotowi? To zaczynamy! Urok miłosny to działanie na poziomie energetycznym. Poprzez swoją energię rytualista pozytywnie nakłada Twoją osobę do głowy wybranka. W wyniku uroku miłosnego osoba, na którą jest wykonywany, cały czas pozytywnie o nas myśli. Z czasem pojawia się tęsknota i rodzą się albo pogłębiają uczucia. Jest to proste i najbardziej popularne działanie ezoteryczne, ale jednocześnie bardzo skuteczne. Urok miłosny polecany jest
Natomiast w sytuacjach, gdzie od rozstania minęło nie więcej niż 5 miesięcy, gdy wybranek nie odwzajemnia naszego uczucia albo chcemy pomóc, aby bardziej się zaangażował, zdecydowanie najsłabszy urok, na którego działanie trzeba czekać do nawet 2 lat, chyba że będzie to urok z użyciem magii czarnej, wówczas efekty pojawiają się zdecydowanie szybciej. Na tych, na których nie zadziałał podstawowy urok miłosny, może skorzystać ze spętania miłosnego, którego skuteczność jest wysoka i przynosi efekty, nawet w ciężkich sytuacjach. Polega ono na sprowadzeniu oraz przywiązaniu ducha do danej osoby, który nie wpływa na nią negatywnie, jak to się dzieje w przypadku opętania. Spętanie charakteryzuje się tym, że odnosi się do jednej i konkretnej rzeczy lub impulsu, a nie całego człowieka. Spętanie takie sprawia, iż wybrana przez Ciebie osoba zareaguje pożądanym zachowaniem, wykonując jakąś czynność. Spętanie miłosne to najpopularniejszy rytuał miłosny, ponieważ jest silny, dobrze poznany i skuteczny. Partner pod wpływem spętania może stać się zazdrosny, nie potrafi wyobrazić sobie, aby ktoś inny mógł dotykać jego kobietę. Skutków ubocznych nie musicie się tutaj obawiać, ponieważ osoba pod wpływem spętania zachowuje trzeźwość umysłu, z jedną różnicą tylko, że nie widzi poza Wami świata. Spętanie miłosne to zabieg mający na celu związać dwoje ludzi niewidzialnymi węzłami i wywołać uczucia, mimo iż ich nawet nigdy nie było, a osoba nie jest i nigdy nie była zainteresowana tą drugą. Rytuał rozpala prawdziwe uczucia, nie zmienia danej osoby w zombie, jak w przypadku połączenia go z magią wudu, choć jest jeszcze bardziej skuteczniejszy. Decyzję o wykonaniu tego, jak i pozostałych rytuałów, trzeba bardzo dokładnie przemyśleć, gdyż jest niezwykle trwały i bardzo ciężko ten rytuał zdjąć. Rytuał w zależności od przypadku wykonuje się od 5 do 7 dni, a efekt pojawia się do 12 tygodni. Na dużo lepszy skutek możecie liczyć stosując klątwę miłosną, a uczucie miłości wzbudzone w ten sposób ma ogromną szansę na utrwalenie się. Klątwa może zostać rzucona zarówno od razu, jednak czasem sidła miłości rozstawiane są stopniowo. Nawet nie zauważysz, kiedy twój wybranek czy wybranka będzie zakochany w tobie po uszy. Klątwa jest niczym innym jak próbą zapanowania nad drugą osobą i jeśli została rzucona z powodu chęci zapewnienia szczęścia dla drugiej osoby, nie jest wcale złą rzeczą. Jednak zwykle prowadzi ona do brutalnej manipulacji drugą osobą, dlatego najlepiej się jej wystrzegajcie. Wicca jest religią powstałą jeszcze przed chrześcijaństwem i opiera się ona na magii rytualnej, czyli doświadczalnej. Do dziś istnieją konweny stowarzyszające Wiccan. To popularna religia na zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Bardzo istotne w tej religii były rytuały, zarówno dziękczynne, jak i te w wybranej intencji. Wiccanie bardzo mocno wierzyli w ich moc i do dzisiaj tego rodzaju rytuały uważane są jedne z najsilniejszych. To dlatego ten rytuał miłosny przeznaczony jest do trudnych przypadków. Łączy on kochanków w każdej sferze życiowej, pobudza namiętność i pożądanie oraz sprzyja miłości na całe życie. Poza tym rytuał ten potrafi odbudować miłość nawet kilka lat po rozstaniu. Wspiera dwoje ludzi w sferze duchowej oraz cielesnej. Duża część wyznawców wierzy, że magia jest pełnym użyciem wszystkich 5 zmysłów, które mają dać niesamowite rezultaty. Do odprawienia tego rytuału potrzeba co najmniej 2 osób wyznających wiarę wiccańską. Nie można go wykonywać w pokoju z ołtarzem, a w lesie, a jego podstawą jest rozpalenie ogniska. Tańcząc wokół niego, rytualista w skupieniu stara się wytworzyć możliwie jak największą energię. A że odprawiających owy rytuał jest aż 2, energia zostaje skumulowana. Rytuał jest bezpieczny i trwały. Wykonanie trwa do 9 dni. W zależności od przypadku rytuał umacnia się od 4 do 12 tygodni.
Rekwizyty wykorzystywane przy jego odprawianiu zostały naznaczone energią kapłanów egipskich, również zajmujących się magią miłosną. To znaczy, ich energia kumuluje się z energią wykonującego rytuał i może pomóc w sytuacji, która wydawała się bez wyjścia. Dlatego rytuał egipski to dobre rozwiązania w przypadkach, gdy sytuacja jest trudna lub inne rytuały nie przyniosły zadowalającego efektu, ponieważ to jeden z najsilniejszych rytuałów miłosnych z pogranicza białej i czarnej magii. Przyciąga do siebie dwie osoby pomimo przeciwności losu. Wykonanie trwa do 12 dni, a efekt zazwyczaj pojawia się od 3 tygodnia po zakończeniu wykonywania rytuału. Czarne wesele to jeden z najsilniejszych rytuałów miłosnych, bardzo silny i czasochłonny, przeznaczony do bardzo trudnych przypadków. Znany jest jako klątwa miłosna czy potrójne spętanie i ma na celu przeklęcie konkretnej osoby, aby nie mogła być już nigdy z nikim innym niż rzucający. Rytuał wiąże na stałe i całkowicie zniewala i zmusza taką osobę do bycia z nami, a nawet jeśli zwalczy lub uwolni się z czaru, to i tak nie ułoży sobie z nikim innym życia. Czarne wesele to silne czary, które mają na celu związanie ze sobą dwojga ludzi, bez względu na to, czy oboje tego chcą, czy nie. Po wykonaniu rytuału zostajecie związani na całe życie i już nikt was nie rozdzieli. To bardzo złożona, skomplikowana magia o wielkiej sile i potencjale. Czas wykonywania to 12 do 14 dni. Efekt pojawia się do 10 tygodni. W tym rytuale główną rolę odgrywa krew zamawiającego lub krew rytualisty. Zależy, co chcecie osiągnąć. Krew, czyli cząstka nas lub osoby, na którą rzucany jest urok, jest największym nośnikiem energii. Rytualiści przywołują tutaj najciemniejszą moc, jaka istnieje, a która żywi się ludzką energią, przez co bardzo łatwiej tutaj o zniewolenie, a nawet opętanie rzucającego. Musicie pamiętać, że podając komuś cząstkę siebie z odpowiednim zaklęciem wiążącym, łączycie tą osobę ze sobą już na zawsze. Dlatego bardzo ciężko jest coś takiego zdjąć, a im dłużej w tym tkwi, tym ciężej. Rytuał z krwi to najpotężniejsza magia, która połączy was na całe życie. Jest dość kontrowersyjny, jednak to on daje największe szanse na miłość w beznadziejnych sytuacjach. W zależności od przypadku, rytuał umacnia się od 4 do 12 tygodni. Im trudniejszy przypadek, tym dłużej należy czekać na efekty. Zastanów się dobrze przed jego wykonaniem, bo rytuał jest nieodwracalny. Wykonanie trwa 21 dni, a efekty pojawiają się już od tygodnia do 8. Pamiętajcie, jeżeli jednak sytuacja między dwoma osobami nie jest tak skomplikowana, a osoba, na którą urok ma być rzucony, żywi jeszcze jakieś uczucia do osoby zamawiającej, skuteczność jest jeszcze wyższa. Bezczynność czy rezygnacja z osoby, którą się kocha, jest największym błędem, ponieważ o miłość trzeba walczyć, bo druga taka okazja może się wam już nigdy nie trafić. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Każdy miłosny rytuał można odprawiać tylko wtedy, gdy kochasz szczerze i pragniesz szczęścia drugiej osoby. Jednak jeśli twoje zamiary nie są uczciwe lub mogłyby komuś zaszkodzić, magia nie zadziała, a może zdarzyć się i tak, że obróci się przeciwko tobie. Na koniec podaję wam strony, na których możecie znaleźć oferty wszelkich rytuałów, które są najbardziej polecane ze względu na ich skuteczność. Jeśli ktoś z was naprawdę potrzebuje pomocy, to może skorzystać i życzę powodzenia. Podobał się film? Pozostawcie kciuka do góry. Zapraszam do oglądania moich innych ciekawych, strasznych materiałów, jak i do komentowania pod filmami. Wesprzyjcie mój kanał, zasubskrybujcie. Będę bardzo wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.